Cześć kochani! Witajcie na kanale! O matko i córko, witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj przychodzimy do was z testem garniturów. Zakochałam się w tego typu kompletach, ponieważ uważam, że są dobre na każdą okazję. Taki komplet marynarka, kamizelka, top plus spodnie, spódnica, shorty można założyć na wesele, na urodziny, na spacer, na randkę, do kina, na co dzień, na zakupy. Można do nich dobierać szpilki, czułenka, sandałki, sneakers, japonki. Tak, jest dowolność. Garnitury to jest taka baza, którą powinna mieć w szafie każda kobieta, no bo właśnie można je wystylizować na każdą okazję. I właśnie stwierdziłam, że muszą się znaleźć jakieś nowe garnitury w naszych szafach, więc tutaj proszę o to, na tym wieszaku jest kilka nowości. Ja mam w sumie chyba tylko jeden zestaw, marynarka plus spodnie i jest to w sensie w swojej szafie. Aha, bo ja... Są to te cekiny z odcinka sylwestrowego. Więcej garniturów, no nie mam po prostu. Mam różne marynary, mam różne garniturowe spodnie, ale nie mam żadnych kompletów zestawów. O, ja mam w swojej szafie na pewno niebieski sztruksowy, na pewno zielony, na pewno w kwiaty z krótkimi shortami i taki lniany, który chyba dostałam od ciebie, który był zakupiony do odcinka Niespodzianka dla mamy. A możliwe, możliwe. No to mam chyba ze 4 albo 5 takich kompletów na różne pory roku, na różne okazje. W różnych kolorach, z różnych materiałów. Tak, tak. Ale no tak jak powiedziałam, brakuje mi czegoś nowego, więc proszę o to, spośród tych będziemy mierzyły i zastanawiały się, czy to są akurat garnitury dla nas. Ja mam 3 garnitury, ty masz ich znacznie więcej. 6. Bo ja jestem bardziej na tym punkcie zafiksowana. Ja musiałam mieć większy wybór. Część garniturów jest z Fancy Fashion. Tak? Dostałyśmy od tej marki właśnie kilka zestawów, więc bardzo dziękujemy, bo garniaki są piękne. Ale jeszcze nie wszystkie mierzyłyśmy, więc właśnie te, których nie mierzyłam, albo których jeszcze nie miałam na sobie na jakimś evencie, to przymierzę właśnie w dzisiejszym odcinku. Ja też. I trzeci garnitur, który mam, jest zakupiony w Sinsale. Tak jest. A ja mam Reserved, mam NAKD i mam właśnie Fancy Fashion. Zaczynamy. Czy jest tutaj ktoś, kto oglądał nasz odcinek pod tytułem Challenge stylizację na Wigilię, na święta? Tam pokazywałam tą piękną czerwoną marynarkę i byłam niepocieszona, ponieważ nie doszły mi spodnie i tych spodni już w sklepie nie było i ja po prostu byłam zrozpaczona, bo bardzo chciałam mieć właśnie ten garniak u siebie w szafie. Historia była taka, że ja zostawiłam sobie tą marynarkę, stwierdziłam, że i tak ją do czegoś zestawię i czatowałam. Ja cały czas miałam gdzieś z tyłu głowy, że poszukuję tych spodni do tej marynarki. I wiecie co? Ja ostatnio wyklikałam znowu czerwone spodnie i one się pojawiły. Ja po prostu nie wierzyłam w swoje szczęście. Ktoś po prostu musiał zwrócić albo coś. Ja nie wiem. W każdym razie spodnie są z metką, nie mają śladów noszenia, więc spoko. W rozmiarze M, czyli w moim rozmiarze, więc od razu po prostu zakupiłam, przyszły i proszę bardzo, oto mam cały komplet, miałam samą marynarkę, już mam pełny zestaw. Ten garniak na pewno u mnie zostanie, ponieważ nie mam takiego w czerwonym, pięknym kolorze. Rozmiar M, rozmiar spodnie to jest mój rozmiar, który teraz noszę. Leżą moim zdaniem okej. Okej, prawda? Tak, tak. Dobrze się prezentuje w tym zestawie. Mhm. No. Znaczy, tutaj oczywiście, kochani, możecie pisać w komentarzach, czy mam go zostawić, czy nie, ale ja i tak go zostawię. Ja po prostu w tym garniturze jestem zakochana. Ja po prostu wiedziałam, że jak te spodnie już do mnie dojdą, chociaż to, że je zamówiłam, zapłaciłam za nie, to jeszcze nie znaczyło,
to, że one do mnie dojdą, bo wiecie, jak to było ostatnim razem. Właśnie zamówiłam, ale i takich w zamówieniu nie było, więc ja po prostu do momentu, aż odebrałam pakunek, cały czas żyłam w niepewności, no ale jest, kochani. Materiał bardzo mięsisty, taki bardzo porządny. Guziki w tym samym kolorze, to są guziki po prostu obciągnięte tym materiałem, więc to się naprawdę bardzo dobrze prezentuje. Wnętrze marynarki jest wykończone podszewką, to już wskazuje na to, że to jest coś porządnego. Jak nie widać tych szwów tutaj, tych przeszyć, to mnie już to bardzo cieszy, więc tutaj bez dwóch zdań marynara u mnie zostaje. Wprawdzie kupione na raty, no ale ważna jest ta determinacja. Finał jest ważny, to, że są. Tak, ta determinacja zaprowadziła mnie do tego, że mam cały komplet. Wow, i co to jest nie tak? Kochana, chciałam być mądrzejsza, stwierdziłam, że Reserved na stronie popełnił jakiś błąd. Szukałam jakiegoś fajnego garnituru, prawda? No i znalazłam paski. Na jednym zdjęciu dziewczyna była ubrana właśnie w ten top i w te spodnie. Na innym zdjęciu dziewczyna miała inne spodnie i tą marynarkę. W Reserved na stronie jest tak, że jeżeli kupujesz jakiś komplet, ale klikasz na pojedynczą rzecz, na przykład na ten topik, to pod spodem, na dole strony, jeżeli są dostępne, no to pojawią się te spodnie, jeżeli dziewczyna jest w ten zestaw ubrana, nie? I mimo tego, że właśnie nigdzie nie kompletowali tego, to ja... Czytając wcześniej granat, widząc takie prążki, pomyślałam sobie, że to musi być komplet. Ale to komplet nie jest. To jest bardziej czarne, a to jest granatowe. No i załóż to. I jestem po prostu... Myślałam, że będę miała... Ale załóż to! Taki trzyczęściowy garnitur, ale nie. Na pewno? Nie, no. Znaczy ja nie miałam tego na sobie, bo nie mierzyłam tego wcześniej. I to niby źle wygląda? Widać. Ale to jest takie modowe, teraz weź się w lustrze, zobacz. Że niby tak? No bo masz bazę jakby jedną, nie? Wiesz, o co chodzi? Że nie masz trzech różnych pasków, tylko dwa różne paski. I jak masz bazę i na to zarzuciłaś tylko marynarkę, no to nie wygląda to źle. Tak? Stylistki z Warszawy cię tak ubrały. Mówisz? Naprawdę? No, czemu nie? Ale zobacz! No to mnie pocieszyłaś, bo jak ja wyciągnęłam teraz właśnie z kartonu ten zestaw, no mówię, cholera jasna! No ale zobacz się w lustrze, no i... A tylko nie zakrywaj się rękami. No i co, i źle to wygląda? No nie wiem, wiesz, ja tak nie do końca, musiałabym mnie ktoś do tego bardzo, bardzo przekonać. Musiałabym z tym wystąpić jakaś aktorka, żebyś tym o tym się przekonała, że tak można chodzić. Ale to wiesz, możesz zapoczątkować modę, nie? Ach, dobra kochani. Ewidentnie to widać. Ten komplet jest bardziej czarny, chociaż naprawdę... Jak to jest ciemny granat, a to jest jasny granat. No. Po prostu, no. Bo to nie wydaje się, przecież no, może i czarne, nie wiem. Jakbym była przed obiadem, to by mi się tak nie rozchodziło. Musiałabyś majtki wyszczuplające założyć. Albo majtki wyszczuplające założyć. Ale ogólnie ten komplet jest okej. Okay. Tak. I do tego na przykład całkiem coś innego, na przykład no ta marynarka. A nie patrząc na tą marynarkę, bo nie wiem, czy po prostu ten komplet byłabym w stanie razem zestawiać, ale czy w tym dobrze wyglądam, nie? No, to jest fajne. Tak. Piszcie, kochani, w komentarzach, czy to pasuje, czy to nie pasuje. No tutaj mam dylemat. No dobra, Paulina, która ma takie bardziej nowoczesne podejście, mówi, że jest okej, a wy co myślicie? Nie zapięta. Nie zapięta. Zapięta nie może tak. być. Zapięta nie może być, bo ewidentnie mi się jakieś takie proporcje zaburzają. Bo ona jest i mam taki długi. Jakbyś była, znaczy nie ty byś była, tylko jakby marynarka była krótsza, taka to tak, krótka, ale teraz nie. No. No to piszcie, kochani, w komentarzach. Ja wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Różnią się te odcienie, ale czy to tak może być, czy nie? Piszcie. No stylistka z Warszawy się tak ubrała na pewno. Napisz do Anki Wójcik i zapytaj się, czy może tak być. O właśnie! Hej Anka, mam taki dylemat.
to jest czy to dobrze wygląda. Tak, zrobimy kilka zdjęć i wyślemy do Anki. I Anka nam powie. Anka to jest zaprzyjaźniona z nami stylistka, która nas ubierała do reklamy, która była na naszym bardzo kobiecym kampie i z którą się kolegujemy. Także ona nam powie, jak to może być. Dobra. Czy to może być, czy nie może być? Tak. A wy, kochani, też piszcie w komentarzach, czy to wygląda dobrze, czy źle. No i jak widzicie, jakby to był ten sam materiał, no to garnitur może się składać z trzech części, jak widzicie. Top, spodnie plus marynara. Komplecik jest ogólnie z fancy fashion. Materiał jest totalnie przyjemny w dotyku. Też jest tutaj podszewka, więc jest rewelacyjnie wykonany. Żadna niteczka tutaj nie odstaje. Wszystko jest pięknie, tak jak być powinno, wykończone, wyszyte. Czy jest to komplet, który można zapinać? Jak tak, najbardziej tak. Piękny kolor, taki mysi. No wydaje mi się, że i blondynki, i brunetki mogą się w ten kolor odziać. Dobrze się w nim czuję. Uwielbiam właśnie takie luźne spodnie i luźne marynarki, ale w takich krojach, które właśnie podkreślają atuty. Tym bardziej, że teraz potrzebuję trochę takiej pewności siebie poprzez tabletki. Spuchłam, napuchłam, woda gdzieś tam przejęła kontrolę nad moim ciałem, tak, więc to ciało się zmienia i teraz uważam, że sama dla siebie potrzebuję właśnie, żeby te kroje były takie lekko tuszujące, bardziej podkreślające, trochę inne rzeczy wybieram teraz niż wybierałam nawet dwa miesiące temu, więc tak. Uważam, że jest to naprawdę rewelacyjny garniak, rewelacyjny i można właśnie go zestawiać z topami, można też w ogóle zrezygnować z marynarki, iść tylko w jakiejś takiej bluzeczce. Chciałam tylko powiedzieć, że nie pasowałam tych rzeczy, bo od razu na zamówienie przyszło, od razu nagrywamy, więc nawet się nie zastanawiałyśmy, nie było czasu na prasowanie, ale no myślę, że nawet to, że ciuszki nie są wyprasowane, nie odbiera im uroku po prostu, bo są świetne i polecam każdemu. Zresztą my nie prasujemy rzeczy, co do których nie mamy pewności, że je zostawimy. No tak. Zawsze tak, może się zdarzyć jakiś wypadek przy prasowaniu, coś się może przypalić. Jeżeli już coś u nas zostaje, no to wiadomo, nasza wina i nasz problem, ale jeżeli chcemy coś odesłać, no to wtedy byłaby szkoda. Tak. Ale tego raczej nie odsyłam, bardzo mi się podoba. Tak, moim zdaniem powinnaś sobie go zostawić, ale wydaje mi się, że ten kolor sprawia, że po prostu... Jestem blada. Jesteś blada i tutaj potrzebny jest taki makijaż, jak masz teraz. Czyli takie mocniejsze oko, no. No. Tak, to na pewno, to na pewno. Aha, i chciałam tylko jeszcze jedną rzecz wam powiedzieć i pokazać, nie wiem, raczej nie wiem, ale mam pod spodem czerwoną bieliznę i nie widać tego, że mam czerwoną bieliznę. To też? I nie prześwituję, no. Kawałeczek wam pokażę, żebyście wiedzieli, że nie kłamię. Oj. O, zobaczcie, są czerwone majteczki, są. I no nie prześwituję. Nie prześwituje, więc rewelacja. No. Często mamy takie okazje, że wychodzimy na jakąś kolację, randeczkę i tak dalej. Pod spodem mamy piękną bieliznę, bo nie wiadomo jak się wieczór skończy. No i możemy swobodnie ubierać co chcemy. Co chcemy, co nam w duszy gra. Nie musi to być biała, bezszwowa bielizna albo cielista, bezszwowa bielizna, żeby nic nie było widać. No bo kochane nie prześwitują nawet czerwone majtki. Więc to jest kolejny plusik. Garnitur fancy fashion, piękny kolor, jest po prostu zjawiskowy. Wchodzisz gdzieś do jakiegoś pomieszczenia i od razu wszyscy na ciebie zwracają uwagę. Kochani, fancy fashion zaproponowało nam, abyśmy wybrały sobie garnitury spośród ich całego asortymentu i muszę wam powiedzieć, że jak weszłyśmy na ich stronę, to po prostu zwariowałyśmy. Jest mnóstwo różnych krojów, tak jak widzicie, Pauliny garniak wyglądał inaczej, mój wygląda całkowicie inaczej, to jest inny zestaw. Do tego każdy garniak jest w
kilkunastu chyba kolorach, od takich beżowych, szarych, białych, po właśnie takie zwracające uwagę, więc można zwariować. Więc jeżeli chcecie faktycznie zaopatrzyć się w garniak, to zajrzyjcie tam. Ja mam spodnie z takimi rozszerzanymi nogawkami w rozmiarze M i tutaj niestety ta M-ka jest dla mnie troszkę za mała, chyba jednak musiałabym mieć L-kę. Góra w rozmiarze S jest na mnie dobra. Napiszcie w komentarzach, czy ten komplet do mnie pasuje, czy też może poprosić o jakiś inny zestaw, bo mamy taką możliwość. Także piszcie, ten kolor jest dla mnie ok, ten krój jest dla mnie ok, piszcie. Oczywiście pamiętam o tym, że spodnie musiałyby być L-ką jednak. Ogólnie dodaje mi to na pewno energii, prawda? Tak, tak. Odejmuje lat, dodaje energii. Plus 10 do młodości. No, do pewności siebie i do młodości. No nie wiem, kochani, piszcie, a ja zdejmuję te spodnie, bo nie chcę, aby się na szwach popruły. Fancy fashion, inny krój, inny kolor. Zakochałam się w tym odcieniu niebieskiego. Za długa jest ta marynarka. A ja teraz o kolorze. Kolor jest po prostu przepiękny, ale... Marynara na mnie za długa? No. Do sneakersów. Nie, pomyśl, że mam sneakersy. Za długa jest. Spodnie w M-ce, ale inny krój i całkowicie inaczej leżą. Tutaj na udach jest więcej miejsca. Tutaj jest więcej miejsca, ponieważ tutaj jest gumka. Marynarka w S-ce, taka oversize'owa. Ja i tak bym nosiła tak. Czy to coś zmienia? Trochę tak. Szpilki, sneakersy. Nie wiem, jak teraz tak stoisz, to ten brzuch jest taki wielki i to tak... A tak jak stoję? To nie stoisz. Nie, wiesz co, nie za bardzo mnie przekonuje ta długa marynarka. No dla mnie to jest coś po prostu, coś innego. Inny od tych, co mam, prawda? Mhm. Mi się to trochę kojarzy z fartuchem takim laboratoryjnym. O! No, nie wiem, może... To jest kwestia tego, że się nie znam. A przed chwilką trzy garnitury wcześniej mówiłaś, że się znasz. Nie powiedziałam, że się znam. Sprawiałaś takie wrażenie. Kazałaś mi zestawiać ze sobą rzeczy, których ja bym nie zestawiła. No. Więc sprawiałaś wrażenie, że się znasz. Może nie na krojach, tylko na wzorach. Dobra, kochani, piszcie w komentarzach, jak wyglądamy w tym garniturku. Czy zostawić to dla siebie, czy też szukać czegoś innego. Potrzebuję waszej rady, bo Paulina mi nie pomaga. Kolejny garnitur sprawiał fajne wrażenie, ale już wiem, że na pewno idę do zwrotu. Zobaczcie tutaj, na tą okolicę ramion. On się tak marszczy, widać, że jest za duży. Kolejna rzecz, to spodnie prześwitują mi kieszenie. Nienawidzę tego. Naprawdę bardzo nie lubię, jak spodnie garniturowe prześwitują kieszenie. Uważam to za trochę tandetne, za jakiś taki kicz. Wkurza mnie to. Uważam, że to powinno być niedozwolone i nielegalne i tak nie szyjemy ubrań. Także, no nie. Krój jest fajny, ciekawy. Podoba mi się ten rozporek tutaj, z boczku. Jest to po prostu właśnie coś innego, taki element zaskoczenia, odskocznia od prostych spodni, które znamy. Spoko, za to plusik, ale te kieszenie psują wszystko. I nieważne jaki jest krój, po prostu widać kieszenie, patrzę się w to miejsce i mówię, no nie, po prostu idę do zwrotu. No i właśnie to, że ta marynarka w rozmiarze S, tak? S-ki chyba, no. Tak, S-ka. No i nie wiem, czy XS byłaby już ok, no ale wyglądam jak w marynarce po babci. To znaczy mi się wydaje, że brakuje na pewno tam poduszek. Co? Są, no to większych poduszek po prostu. Ale żeby, ja bym nie chciała aż takich dużych poduszek. Nie? Nie jarają poduszki. Mm-hmm. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to najtańszy komplet z tych, no co tak, mamy, tak, prawda? Tak, bo słuchajcie, garnitur z Sinsy kosztuje 59,99 za dół i 89,99 za górę. To co, ten do zwrotu? Tak.
Tak, do zwrotu. Definitywnie. Tak. No i wiadomo, że akurat ta marynarka to jest kwestia mojej figury, bo jestem bardzo wąska w ramionach, ale z drugiej strony Cinzia to jest sieciówka, która szyje dla nastolatków, więc to taka moja figura, no bo jestem wąska tutaj, węższa od większości kobiet, nawet od mojej mamy, która ma podobną figurę do mojej, mogłyśmy się zawsze wymieniać stanikami, mogłyśmy bluzkami, bo mi wszystkie odstawały tutaj. No. Więc... no jestem węższa, no ale Sinsay to jest sieciówka dla młodych dziewczyn, więc no powinny być takie inne te kroje po prostu, no a jednak nie trafili. Badam, no i coś, czego jeszcze nie widzieliście u mnie, czyli coś bardzo ekstrawaganckiego. No powiem ci, że koncepcja fajna, ale jak się w tym widzę, no to mam zbyt duży chyba oczopląs. Bo jak teraz stoisz, to jest lepiej. A co wcześniej robiłaś, żeby się nie podobało? Nie wiem. Stało? A, no to nie, tak nie stój, tak nie. Tak nie wyglądało. Kochani, historia tego garnituru jest taka. Siedzę sobie na internecie, przeglądam Facebooka, pyk, 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 pojawia mi się reklama NKD. I na jednym ze zdjęć ten garniak. Wysyłam zdjęcie do Pauliny. Paulina, brać? A ona mówi, brać. Ale ona myślała, że ja chcę go wziąć dla niej. A ja go chciałam dla siebie. No i mam, ale mogę ci pożyczyć. Jak miałabyś go... dobry? W porządku? Nie? Nie? No a co, nie chcesz go? Nie, raczej nie miałabym go dobry w porządku. Nie? No raczej jestem trochę... Tak? A jakbyś jeszcze tak tej wody nabrała? Nie wiesz co? Nie życz mi tego, błagam, nie życz mi tego! Kochani, ja ci nie życzę, ale różnie może być i wiesz. Będę jak Selena Gomez. I będziesz jak Selena Gomez. A co? Jakby co, to pożyczę ci. Zobacz, dobra, kochanie, jak tutaj stoją te ramiona. No. Całkiem inaczej niż w twojej marynarce, Sinsaya. Jest podszewka, jest git. Spodnie takie, na pupie to leży tak. Ale pupy nie widać, bo jest zakryta marynarą. Piszcie w komentarzach, czy zostawiasz. Czemu kręcisz jak włączek? Nie wiem, bo chcę się zaprezentować w całej okazałości. Więc piszcie w komentarzach, czy zostawiać ten garniak, czy nie. Ej, wiesz, to jest mega urocze. Ale mi się wydaje, że jest ok. Wiesz, to jest jakąś... mega urocze, mega, mega, mega. Pokaż mi tę różową stronę marynarki. Tutaj też, bo kurde, tu powinna być niebieska nitka, bo z drugiej strony jest niebieska nitka na guzikach wszystkich, znaczy różowa, różowa nitka, tak, a po tej stronie drugiej powinna być niebieska. A że tu? Nie, no na rękawach masz guziki. A no, nie dopracowali, to jest taki mały szczegół, kochani, patrzcie, i to jest ultra, na co Paulina zwróciła uwagę. Tutaj niebieski materiał, a różowa nitka przy guzikach, a tutaj różowa nitka przy guzikach i różowy materiał. No, także Paulina zwróciła na to uwagę. No ale nie wiem. Nie, to jest taki drobny szczegół, ale chodziło mi o to, że to w ogóle słodko tak kontrastuje, że zobaczyłam tą wybijającą się różową nitkę na tym niebieskim, pięknym kolorze. Mi się podoba, ja go chyba zostawię. Fajne, ale piszcie jest w komentarzach. Fajne. Może, a zapnij się, może zmienię zapnij zdanie. Się. Lepszy. Tak? No. Lepiej, jak jesteś zapięta. Robisz się smuklejsza. Może masz rację. I teraz jeszcze szpilki, byś musiała mieć różowe na różową stronę, niebieskie na niebieską stronę i to już w ogóle... Nie, to już by była jasna, nie? Nie, to by było przedłużenie. Przedłużenie, no bo szłabyś jakby spodniami. Och, to już by była jazda. No a jakie masz zamiar do nich ubrać? Bo nawet jak dobierzesz całe różowe, to będzie jazda. Białe na pewno. No ale... Mam takie szpilki, na pewno. Ale bo właśnie niebieskie białe. Też mam, więc możesz. Nie, ale nie mam takiego odcienia. Nie masz takiego. Nie, morskiego. Mam bardziej taki jak ten garniak. Takiego nie mam, nie. Więc piszcie, potrzebuję waszej opinii, kochani. I mam ostatni garnitur do przymierzenia. O, trzyczęściowy w kolorze białym, wow! No i kochani, piękny, biały garnitur, trzyczęściowy, pięknie to z tą kamizelką wygląda, ale niestety widać tutaj te kieszenie. Więc w tego typu spodniach, kiedy ten materiał jest bardziej prześwitujący, tych kieszeni powinno nie być.
Więc no, jednym to przeszkadza, innym nie. Trochę mnie też kuje, jak masz taką przerwę, widać pępek. Masz za krótkie te spodnie. Ale z drugiej strony widać ten guzik, no z drugiej strony taki pępek, jak go widać, no to może być takim elementem kuszącym. No dobra, jednym to będzie przeszkadzać, innym nie. Okay. Bardzo podoba mi się koncepcja białego garnituru, trzyczęściowego. Moim zdaniem wygląda to po prostu pięknie. Sexy. Do tego białe szpilki, bo mówimy tutaj... Jakoś mi się kamizelki sexy kojarzą. Do tego białe szpilki, bo mówimy tutaj o wersji takiej eleganckiej bardziej. Bardziej mi się tak właśnie elegancko kojarzy ten zestaw. Albo taki nude, taki ledwo widoczne, ale koniecznie wysokie. Chociaż z drugiej strony sneakersy w kolorze białym też będą dobrze wyglądać. No. No pewnie. Nie no, bardzo się sobie podoba w tej bieli. Nie wiem, co z tymi kieszeniami, bo wiesz co, nawet nie mam świadomości, czy wcześniej zwracałam na to uwagę, czy nie. Serio? Po prostu ty teraz mi to pokazałaś i teraz ja zawsze widziałam na przykład u aktorek albo coś i mówię, Boże, naprawdę musiałeś brać taki garnitur, w którym się świtują kieszenie. A ja nie wiem, czy mi to przeszkadza, czy nie. Naprawdę nie wiem. Tak to wygląda bez marynarki, bo czasami tą marynarkę zdejmujemy, więc tak wygląda komplecik. Bez. No i jak się czujesz z tym, że ci widać pępek? Nie zwracam na to uwagi. Serio? Serio. No co ty? Serio, nie zwracam na to uwagi. Nie, to mi w ogóle nie przeszkadza. W ogóle czuję się naprawdę mega sexy w tym garniturze, w tym zestawie, naprawdę. Najbardziej tak, wiesz, tak ponętnie się w nim czuję. A jak zamkniesz guzik? Zapniesz? Nie lubię zapinać. O! No! 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 Lepiej, no. Lepiej. Bardziej oficjalnie. No. Bardziej, bardziej ponętnie, nie? Co ja z tą ponętnością? Nie, sporo. W ostatnim komplecie mam trochę za małe spodnie. Mam teraz na sobie 34, musiałabym mieć 36, żeby mieć trochę więcej swobody i móc bez ograniczeń oddychać, ale ogólnie komplecik mi się bardzo podoba. Super kolor, uwielbiam w ogóle te elementy kwiatów. Teraz są super modne. Które właśnie są na większości garniturów na stronie Fancy Fashion. Lubię to, że ta marynarka jest taka oversize'owa. Lubię to, że no jest taka wyjątkowa. Jest elegancka, czuję się szykownie w tym momencie, ale teraz jestem boss, ale wiem, że jak założę sobie jakieś konkretne obuwie, to naprawdę tą stylizacją zagram, też wszystko zależy od tego, jaką torebkę wybiorę, bo na przykład taką mam i ona pasowała, i na przykład taką też mam i też byłoby spokojnie. Ta mała takie duże torebki, więc będzie bardzo elegancko, teraz będę się czuła troszeczkę jak prawniczka, taka bogata mama. Kolejny wybór jest coś w stylu szanelki, bo ma takie, jak to się mówi, tłoczenia, nie tłoczenia. Pikowanie. Pikowanie ma, tak, jest pikowana, więc też, o może nie tak, tak. Może być też taka, już trochę bardziej na sportowo. Mam w ogóle dużo żywych torebek. Ale nawet brązy, beże będą pasowały, zależy właśnie na co poszarowimy. Szarości też, tak, zdecydowanie. Więc jest. Wszystko zależy od tego też, jakie obuwy do tego dobierzemy. I można naprawdę tutaj czynić cuda. Stylizacyjne cuda. W ogóle krój tych spodni jest zarąbisty. Po prostu kocham ten krój. Ja taka elegancka, ty teraz dresowa? Ja domowa. Kończymy. Już mam przebrać. Tak, kończymy ten odcinek, kochani. Mam nadzieję, że się wam on podobał. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, chcecie nas w jakimś odcinku koniecznie zobaczyć. Mamy. Ale pasujemy do siebie. Piękny zestaw kolorystyczny wam teraz prezentujemy. Mamy zrobić jakiś odcinek tematyczny, jeansy, kurtki, sukienki, spódnice, cokolwiek. Ja chcę w ogóle w tym roku chyba zrobić znowu białe sukienki. Dobra, ja jestem bo za. Bo ja teraz poczułam, co znaczy biała sukienka w lato. Tak? Mhm. No dobra, jestem za.
Ja zawsze jestem za, jeżeli chodzi o odcinki ciuchowe, to ja zawsze jestem za. No i to tyle od nas dla Was w dzisiejszym odcinku, ale będzie ich więcej. I to nie ostatnie. Tak, i kochani, pamiętajcie, piszcie nam w komentarzach, co mamy zostawić, co nie. Tak, oczywiście. I widzimy się na kanale O Matko i Córko w najbliższych dniach. Tak. Pa, pa, kochani. Bye!